Polskie Radio Rzeszów. Wybory samorządowe 2018. Debata wyborcza. Piątek, 5 października, do wyborów 16 dni, proszę Państwa, przed mikrofonem Roman Adamski, audycję realizuje Maciej Rosu. Witamy serdecznie i zapraszamy na kolejną w naszym cyklu debatę przed wyborami samorządowymi. Dziś gościmy w naszym studiu, w studiu Polskiego Radia Rzeszów, kandydatów na prezydenta Rzeszowa. Łukasz Belter z Komitetu Wyborczego Kongres Nowej Prawicy. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Poseł Wojciech Buczak z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, pozdrawiam słuchaczy. Prezydent Tadeusz Ferenc z Komitetu Wyborczego Stowarzyszenie Rozwój Rzeszowa Tadeusza Ferenca w Rzeszowie. Dzień dobry Panie Prezydencie. Dzień dobry. Doktor Krzysztof Kaszuba z Komitetu Wyborczego Wyborców Wolność w Samorządzie. Dzień dobry. Dzień dobry. I poseł Maciej Masłowski dotarł do nas. Bardzo się cieszymy. Z Komitetu Wyborczego Wyborców Kukiz 15. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Nasza debata będzie składać się z czterech części. W pierwszej krótka autoprezentacja kandydatów. Druga to część zasadnicza, w której nasi goście odniosą się do węzłowych problemów, przed którymi staną w nadchodzącej kadencji. Proszę wybaczyć, że nie do wszystkich, ponieważ ramy czasowe są takie, a nie inne. A w trzeciej przewidzieliśmy czas na wzajemne pytania kandydatów. Na końcu poprosimy naszych gości o apel o udział w wyborach i o to, dlaczego warto głosować właśnie na nich. Tym zakończymy naszą prawie 55-minutową debatę. Zaczynamy od krótkiej autoprezentacji kandydatów. Mają panowie po jednej minucie. Łukasz Belter z Komitetu Wyborczego Kongres Nowej Prawicy. Dzień dobry państwu. Z wykształcenia jestem ekonomistą, z zawodu inżynierem oprogramowania, z zamiłowania działaczem społecznym i politykiem. Chodziłem do trzeciego liceum w Rzeszowie. Jestem również absolwentem liceum z Ameryki, Pearl River Central High School. Studiowałem na Uniwersytecie Rzeszowskim, później skończyłem szkołę główną handlową w Warszawie. W mojej pracy zawodowej jeżdżę po całym świecie, wdrażam systemy zarządzania dużymi firmami, dużymi korporacjami na całym świecie. Mam bardzo duże i szerokie doświadczenia, jeżeli chodzi o zarządzanie różnymi systemami, przepływami dokumentów. Uważam, że świetnie można by to wykorzystać dla miasta, jeżeli chodzi o informatyczne zarządzanie miastem. Jestem również prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Wiedzy i Rozwoju WIR Kopernik oraz wiceprezesem Kongresu Nowej Prawicy. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Pan poseł Wojciech Buczak z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Od urodzenia w Rzeszowie, urodziłem się tutaj, pełna edukacja też w Rzeszowie, techniczna, bo technikum mechaniczno-elektryczne, bardzo dobra szkoła, Politechnika Rzeszowska, którą ukończyłem akurat w sierpniu 1980 roku i od razu podjąłem pracę w Zakładzie Badawczo-Rozwojowym WSK Rzeszów jako konstruktor. Też oczywiście zaangażowałem się w działalność Solidarności i później działalność związkowa w regionie, przez wiele lat przewodniczący Rzeszowskiej Solidarności, ale też przez cztery kadencje radny samorządu województwa. Byłem wicemarszałkiem województwa odpowiedzialnym za inwestycje kolejowe, drogowe, promocję gospodarki, też dziedzictwo kulturowe. Ostatnio jestem posłem w Komisji Infrastruktury, wiceprzewodniczącym Komisji Obrony Narodowej. No, Rzeszów to jest moim ukochanym miastem. Nigdy go nie opuszczałem i nie opuszczę. Chcę służyć mieszkańcom jak najlepiej, swoje doświadczenie zawodowe, społeczne, no, pożytkować na rzecz właśnie mieszkańców. Dziękujemy. Prezydent Rzeszowa, urzędujący prezydent Tadeusz Ferenc, Komitetu Wyborczego Stowarzyszenie Rozwój Rzeszowa Tadeusza Ferenca w Rzeszowie. Proszę bardzo. Dzień dobry państwu. Proszę państwa, rzeszowianie od urodzenia. Karierę zawodową rozpoczynałem jako robotnik. Oczywiście sportem zajmowałem się wyczynowo przez lat 19. Ukończyłem uczelnię UMCS w Lublinie, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Akademia Ekonomiczna również w Katowicach. Kieruję firmami od roku 72, praktycznie cały czas jak gdyby w produkcji. Dodam, że najbardziej interesująca praca to jako prezydent miasta Rzeszowa. Tu jest wiele decyzji podejmowanych pod kątem rozwoju miasta, pod kątem zabezpieczenia odpowiednich warunków dla mieszkańców naszego miasta. Również tak jak poseł Buczak, kocham to miasto. Dodam, że miałem również w życiu przygodę jako poseł, gdzie
otrzymałem ogromne doświadczenie, pracując jako parlamentarzysta. Wiele tematów można było załatwić dla naszego miasta. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Doktor Krzysztof Kaszuba z Komitetu Wyborczego Wyborców Wolność w Samorządzie. Dzień dobry. Moja ścieżka zaczyna się przy ulicy Grunwaldzkiej. Tam była szkoła podstawowa Marii Konopnickiej numer 7, później długie ELO Lisa Kuli. A później już praca, ale wcześniej jeszcze było wojsko roczne, także jestem podporucznikiem rezerwy. Później praca w Politechnice Rzeszowskiej, 17 lat. W 91 roku sprowadziłem do Rzeszowa, wygrywając konkurs USAID i ambasady amerykańskiej Polish American Small Business Institute. Dzięki temu miałem okazję przez wiele lat troszkę popodróżować po Stanach Zjednoczonych, poznać uniwersytety i tak dalej. A później w 10 przez 3 lata pracowałem w projekcie Banku Światowego. Następnie utworzyłem Wyższą Szkołę Zarządzania w Rzeszowie w 96 roku jako przedstawiciel Małopolskiego Instytutu Gospodarczego. No i byłem przez wiele lat dziekanem, kanclerzem tej uczelni, społecznie prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział Wojewódzki w Rzeszowie. Dziękuję bardzo. Poseł Maciej Masłowski z Komitetu Wyborczego Wyborców Kukiz 15. Szanowni Państwo, chociaż nie lubię samochwalenia, ale skoro takie zasady i obowiązek, to przytoczę, że oczywiście urodzony w Rzeszowie i od zawsze mieszkam w tym mieście, nigdy się nie przeprowadzałem. Pierwsze na początku była szkoła podstawowa numer 17, później 6 liceum. Następnie ukończyłem studia na kierunku informatyka i ekonometria. Studiowałem też w Finlandii Global Marketing Management. Następnie od 2010 roku do 2015 roku pracownik Uniwersytetu Rzeszowskiego, nauczyciel akademicki, obecnie urlopowany z racji pełnienia mandatu posła. No i teraz o pracy poselskiej. Przewodniczący parlamentarnych zespołów do spraw polityki klastrowej, cyfryzacji, innowacyjności, IT i high tech. Przewodniczący grupy bilateralnej Polska-Estonia i też od niedawna delegat Parlamentu RP do Rady Europy w Strasburgu. I w zasadzie co więcej. Myślę, że na początek wystarczy. Dziękuję. Dziękujemy bardzo za tę autoprezentację kandydatów na prezydenta miasta Rzeszowa w drugiej zasadniczej części naszej debaty, którą rozpoczynamy teraz. Poprosimy o ustosunkowanie się do najpilniejszych spraw do rozwiązania w nadchodzącej kadencji samorządu. A ja przypomnę, że po raz pierwszy w najnowszej historii Polski 21 października wybieramy radnych i włodarzy na pięcioletnie kadencje. Na pięcioletnią kadencję i po raz pierwszy włodarze miast i gmin będą mogli piastować swój urząd maksymalnie przez 2 kadencje. Na początek, jeżeli Państwo pozwolą i Panowie również, problem planowania przestrzennego Rzeszowa. Z roku na rok przybywa mieszkańców naszego miasta. Cieszymy się z tego bardzo wszyscy pewnie. Oddawane są do użytku nowe, wielo- i jednorodzinne obiekty mieszkaniowe, przy czym coraz częściej towarzyszą temu problemy komunikacyjne. Kto i w jaki sposób, Państwa zdaniem, powinien odpowiadać za kształtowanie ładu przestrzennego w mieście, który nie dysponuje, jak większość samorządów w Polsce, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego? Jak to kształtować, jak planować urbanizację stolicy województwa podkarpackiego? Teraz zaczniemy z drugiej strony alfabetu. Poseł Maciej Masłowski z Komitetu Wyborczego Wyborców Kukiz 15. Dziękuję, panie redaktorze. Otóż jeżeli chodzi 2 minuty na odpowiedź. Oczywiście. Jeżeli chodzi o zagospodarowanie przestrzenne, myślę, że to powinno być takie grono składające się, taki zespół składający się z 4 stron. Prezydent, Rada Miasta, urbaniści i mieszkańcy. Każdy powinien mieć możliwość wypowiedzenia się w temacie zagospodarowania przestrzennego i ja jestem zdania, że powinien być znany wieloletni plan zagospodarowania przestrzennego, przynajmniej taki ogólny. Mam tu na myśli taką rzecz, że osoby, które sprowadzają się do Rzeszowa lub które przeprowadzają się w Rzeszowie z jednego osiedla na drugie, żeby już wcześniej wiedziały, gdzie są planowane lub przynajmniej gdzie mogą powstać nowe budownictwo, wysokie budownictwo, czyli na przykład bloki, bo często zdarza się tak, że teraz osoby kupują mieszkanie i za chwilę zaraz obok na działce wyrasta wielki wieżowiec, no i już nie ma takiej frajdy pewnie z tego mieszkania, jak było wcześniej. Zgodzę się też kiedyś w innych debatach z moimi przedmówcami, że nie można jakby stworzyć planu zagospodarowania do każdego elementu, bo wtedy Rzeszów by się nie rozwijał. Nie możemy zaplanować każdego chodnika, drogi, przejścia, ale może być taki ogólny plan znany
konsultowany z ludźmi. Jeżeli potrzebują drogi na Nowym Mieście, to tą drogę starać się zrobić. Jeżeli mieszkańcy twierdzą, że nie, a urbaniści mówią, że nie jest konieczna, to możemy od tego odpuścić. Natomiast jeżeli urbaniści powiedzą, że no potrzeba, bo dzisiaj ona nie jest potrzebna, ale za 5 lat przewidujemy, że będzie potrzebna, to trzeba mieszkańcom to wyjaśnić i starać się dążyć do takiego wspólnego konsensusu. I myślę, że powinny być strefy przemysłowe, gdzie są firmy, biurowce i powinny być też strefy mieszkalne, w których wiemy, że będą czy dom, zabudowa jednorodzinna, czy wysokie obiekty. Natomiast nie może być tak, że zaraz koło na przykład przetwórstwa, nie wiem, zakładu przetwórczego będzie osiedle i będzie to kolidowało ze sobą. Dziękuję. Doktor Krzysztof Kaszuba z Komitetu Wyborczego Wyborców Wolność w Samorządzie. W moim programie R8 dla mieszkańców Rzeszowa jest wyraźnie zaznaczona trzecia linia wsparcia, przyjazne planowanie przestrzenne dla mieszkańców. A co to oznacza, proszę Państwa? Tak naprawdę my planowanie mieliśmy znakomite w czasach socjalizmu. Przecież Rzeszów był pięknie podzielony na strefy przemysłowe i inne. W roku 1992, żeby nie sięgać tak daleko, przygotowano przecież znakomity program rozwoju miasta Rzeszowa, gdzie wyraźnie były zaznaczone obszary, gdzie jest cel produkcyjny, gdzie jest cel inwestycyjny, gdzie jest cel mieszkaniowy. Wszystko to do dzisiaj jest. Jest to dostępne w internecie. Nie trzeba daleko szukać. To jest ponad 20 lat. W związku z tym oczywiście nam potrzebny jest przyjazny plan zagospodarowania przestrzennego. W tym celu właśnie w swoim programie proponuję, by włączyć do tego przedstawicieli osiedli. Ale co jest ważne, proszę Państwa, te problemy, które my dzisiaj mamy i narzekamy, bo oczywiście są plusy, minusy różnych rozwiązań, o tym pan prezydent wielokrotnie mówił. Ale co jest istotne, proszę Państwa, największe problemy, jakie dzisiaj się pojawiły w Rzeszowie, to jest wina 25 radnych miasta Rzeszowa. Przecież to oni mogli podejmować pewne decyzje blokujące pomysły deweloperów na rozwój. Przecież piękna galeria, która jest w sercu miasta Rzeszowa, nie musiała zostać ulokowana na wiadukcie tarnobrzeskim, co totalnie zablokowało możliwość prawoskrętów i rozwiązań komunikacyjnych. Ja w tym studio chyba 15 lat temu proponowałem na przykład dwupoziomowe skrzyżowanie, tam gdzie jest dzisiaj to główne rondo Rzeszowa i pomnik, plus te właśnie prawoskręty. Do tego nie trzeba dużo, do tego nawet nie muszą być wielkie plany, do tego musi być wyobraźnia. Tej wyobraźni brakowało i myślę, że to jest rzecz, o której musimy przede wszystkim podyskutować. Natomiast tak, ten plan w końcu będzie musiał być przygotowany, ale nie na 5 lat, na 50 do przodu. Prezydent Tadeusz Ferenc z Komitetu Wyborczego Stowarzyszenie Rozwój Rzeszowa. Tadeusza Ferenca w Rzeszowie. Szanowni Państwo, temat planów jest ciągle dyskutowany, ale życie w tej chwili idzie tak szybko, że trzeba na bieżąco podejmować decyzje. Oczywiście to, co mówił pan doktor, pan Krzysztof, plany wieloletnie, ale dla przykładu plan z 92 roku obwodnicy południowej, który nawiasem mówiąc przebiegał przez miejscowości, które nie były wówczas w Rzeszowie. Była to gmina Tyczyn, gmina Boguchwała. Kiedy przystąpiliśmy do realizacji tego planu i tej drogi, to nagle okazało się, że protesty, że dyskusje, że niewłaściwy przebieg, że wyznaczyć innym terenem, chociaż ten teren, który byłby wyznaczony, inny prawdopodobnie też byłby oprotestowany. Uważam, że bezwzględnie powinny być wyznaczone strefy, wyznaczone przebiegi głównych ciągów komunikacyjnych, jak również przesyłu ciepła, czy też wody, czy kanalizacja deszczowa. Takie uwarunkowania powinny być. I życie się zmienia. W tej chwili szczególnie jest ogromny postęp. Kiedyś w Rzeszowie nie myślano o tym, żeby budować budynki wysokie. Jeden budynek, który mieliśmy wysokie z poprzedniego okresu, to przy geodetów. Natomiast na dzisiaj jest napływ mieszkańców. Inne miasta się wyludniają, do nas przychodzą kolejni mieszkańcy i muszą gdzieś mieszkać. I muszą mieć gdzieś zakłady pracy, musi być kultura, muszą być żłobki, przedszkola, a więc to wszystko, co jest potrzebne do normalnego życia. A więc w Rzeszowie bezwzględnie trzeba podejmować decyzje na bieżąco. Szanowni Państwo, przed chwilą byli u mnie Państwo z ulicy Spacerowej, którzy bezwzględnie chcą, żeby budować wysokie budynki. Widzą miasto rozwijające się, nie tylko jednorodzinne domy, tylko domy o dużych wysokościach, o dużej ilości mieszkań w tych budynkach. Dziękuję. A więc zdania są bezwzględnie podzielone i ktoś musi podejmować decyzję. Dziękuję, panie prezydencie. Poseł Wojciech Buczak z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość.
Szanowni słuchacze, szanowni państwo, no pełna zgoda, że Rzeszów musi się rozwijać, że są potrzebne inwestycje, jeśli chodzi o osiedla, budynki, też budynki bardzo wysokie. Pytanie tylko, jak to robić? Nie czy, tylko jak. Mamy z tym wielki problem w Rzeszowie i a propos najpilniejszych problemów, co do najpilniejszych problemów do rozwiązania, to jest jeden z nich. Problemy komunikacyjne i właśnie chaos w zagospodarowaniu przestrzennym. Bo to, że powstają budynki bardzo wysokie na takim terenie, no jak problem z dnia dzisiejszego czy wczoraj. Nowe Miasto, wydane warunki zabudowy przez miasto, bo też a propos pytania, kto to ma robić. Oczywiście władze miasta Rzeszowa mają tu te rzeczy planować i decyzje wydają do tego prawo ich upoważnia, warunki zabudowy. Wydanie warunków zabudowy, które pozwalają na wybudowanie 15-piętrowego budynku przed 4-piętrowym domem, który stoi, zasłonięcie ludziom w ogóle światła, budowa budynków i to wysokich, na terenach zalewowych, budowa a propos obwodnicy południowej, zaplanowanie przebiegu przez osiedle domów jednorodzinnych z wyburzeniem 45 domów, gdzie jest możliwość obok, alternatywna, poprowadzenia drogi przez tereny niezabudowane, no to właśnie świadczy o tym, że albo brak dobrej woli, albo brak planowania, które być powinno. Oczywiście ja nie uważam, że należy całe miasto pokryć miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ale no są tereny, które ewidentnie nie mogą być zabudowywane tak jak w tej chwili, wysokimi wieżowcami, jak na przykład tereny wzdłuż Wisłoka czy osiedla domów jednorodzinnych. Takie wysokie budynki można budować na terenach innych, niekoniecznie na Zalesiu, na Słocinie przy Młynówce, która wylewa, na osiedlu Grabskiego, gdzie w tej chwili miasto pozwoliło na taką budowę. Mieszkańcy, którzy się temu sprzeciwiają, a jest ich bardzo wielu w Rzeszowie, organizują się w stowarzyszenia, interweniują już administracyjnie. Dziękuję, panie pośle. Łukasz Belter z Komitetu Wyborczego Kongres Nowej Prawicy. Proszę państwa, jaki pan taki kram, ale Brytyjczycy mają jeszcze ładniejsze powiedzenie. Jaki ogrodnik, taki ogród, ale Polacy mają jeszcze inne. Koń jaki jest, każdy widzi. I jakie jest miasto, każdy widzi. I jaki jest chaos, jeżeli chodzi o urbanizację i zabudowę. Pan Ferenc mówi, że nie opracowywuje planów przestrzennych, ponieważ 2 lata to za długo, wszystko się zmienia dynamicznie i no to po prostu to nie jest wystarczająca szybka odpowiedź na potrzeby i tak dalej, ale z drugiej strony przed chwilą powołał się na plany południowej obwodnicy Rzeszowa z 92 roku i tutaj jakoś panu Ferencowi nie przeszkadza, że w międzyczasie ludzie pobudowali tam domy i sytuacja zmieniła się nawet no już nie dynamicznie, ale na przełomie lat. Więc dlaczego tutaj jest takie stosowanie podwójnych standardów? Co do opracowywania planów, to 2 lata to jest za długo, a co do planów południowej obwodnicy Rzeszowa, 26 lat to jest w sam raz. Jeszcze słyszę tutaj, jak pan Ferenc nieraz mówi o ekspertach, którzy przygotowywali te plany. Co to ja się szepił? To ja pytam pana, pani Ferenc, czy ci eksperci to są ci z 26 lat, czy może to są jacyś nowsi eksperci? Bo jak nowsi i planują obwodnice w osiedlach mieszkaniowych, to jest coś nie prawdopodobnego. Nie może być sytuacji, że nowi mieszkańcy, osoby potencjalnie zainteresowane przyjazdem do Rzeszowa i osiedleniem się tutaj, związaniem z miastem na stałe, nie będą chcieli tego zrobić, bo jest ryzyko, że jak sobie kupią dom albo mieszkanie, to za chwilę, za rok otworzą okno i zobaczą, jak się tam buduje nowy wieżowiec. Albo będzie lany kolejny beton w jakichś zielonych terenach rekreacyjnych. Ale proszę jeszcze pamiętać o jednej rzeczy, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczy również rozwoju Rzeszowa i skąd się znajdą pieniądze na opracowywanie kolejnych planów w kolejnych gminach, które zostają drogą ekspansji przyłączane. Kto za to zapłaci? Dziękuję bardzo. Wyczerpaliśmy tą część, to znaczy temat dotyczący planowania przestrzennego. Ja przypomnę, że państwo będą mogli potem zadawać wzajemne pytania bezpośrednio do swojego adwersarza, do kontrkandydata. Temat, który trapi wiele miast, które się rozwijają w Polsce, temat dotyczący wielu samorządów, większych, mniejszych, temat zadłużenia, a także budżetu. Mamy budżet około 1,5-miliardowy w mieście Rzeszowie. Na koniec sierpnia nie wykazuje on deficytu, ale zadłużenie miasta to 650 milionów. Chociaż przed laty, przypomnę, planowane było na poziomie nawet ponad 730. Takie były prognozy, mniej optymistyczne. Jak sobie poradzić z zadłużeniem miasta i czy rzeczywiście takie zadłużenie na tym poziomie stanowi
problem dla miasta. Teraz zaczniemy od prezydenta Tadeusza Ferenca. 2 minuty. Panie redaktorze, zadłużenie nie stanowi problemu dla miasta. Fitch, instytucja, która bada finanse na całym świecie, oceniła, że zadłużenie w mieście jest umiarkowane. Dodam, że większość kredytów, które bierzemy, to z EBIS, Europejski Bank Inwestycyjny. Koszty tego kredytu to 1,6, 1,7, a więc bardzo tani kredyt. I dzięki tym kredytom bezwzględnie rozbudowuje się miasto, które wydaje pieniądze na inwestycje, które przyniosą z kolei pieniądze. Proszę zwrócić tylko uwagę na budżet. 370 milionów, kiedy obejmowałem urząd. 1,550 mld w tym roku. Inwestycje w granicach 50 milionów. W tej chwili 700 milionów ze spółkami. I te inwestycje przyniosą korzyść. A więc w mieście Rzeszowie nie ma problemu zadłużenia. Oczywiście ta kwota, gdy był budżet 370 milionów, jak było to w latach poprzednich, jeszcze przed moim urzędowaniem i na początku, to ta kwota by była duża. Natomiast przy takim budżecie 1,550 mld to zdecydowanie zadłużenie. Dodam, że nadwyżka operacyjna w tej chwili jest 1,7 spłat raty kredytów, a więc zostają jeszcze pieniądze na inwestycje. Co czynimy? Także w Rzeszowie, ja przyznam się, że w tej chwili to największe kłopoty mam z wydawaniem pieniędzy. A to głównie z tego powodu, że na przykład obwodnica południowa, która powinna być realizowana, nie jest realizowana, że nie ma wykonawców na poszczególne roboty, a więc trudno wykonać te plany, które są na dany rok w zakresie wszelkich inwestycji, chociaż budujemy bardzo dużo. Poseł Maciej Masłowski, proszę bardzo. Jeżeli chodzi o budżet, zadłużenie. Cieszę się, że pan prezydent mówi o tym, że pieniędzy nie brakuje. To jest oczywiście dobra informacja, bo z tym mają problem inne miasta. Wiadomo, że ewentualny nowy prezydent dokonałby audytu, czy faktycznie tych pieniędzy nie brakuje. Natomiast jeżeli chodzi o zadłużenie, zgadzam się, że zadłużenie można robić w budżecie, które tak jak pan redaktor przytoczył, że 650 milionów. Natomiast to zadłużenie musi się wiązać z inwestycjami, czyli z inwestycjami, które później będą przynosiły korzyści dla miasta. Natomiast kiedy widzę w budżecie, kiedy widzę takie pomysły, jak na przykład pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, w tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że ja oczywiście mam wielki szacunek i cieszę się, że taki pomnik powstanie. Natomiast kiedy czytam, że cokół samego pomnika ma 4 metry, a później jeszcze marszałek Piłsudski na kasztance kolejne 4 metry i to kosztuje 700 tysięcy, to rolą moją jako prezydenta czy radnych z naszego klubu będzie ograniczanie takich pomysłów, dlatego żeby był racjonalny budżet, żebyśmy dążyli do tego, żeby wydawać tyle, ile jest mniej więcej przychodów z podatków. Żeby jeszcze rozwinąć jakoś, żeby te wpływy poprawić, to wiadomo, że musimy ściągać firmy zagraniczne, stawiać im tutaj budynki biurowe, na przykład klasy A, żeby korporacje zagraniczne nie sprzedawać rzeszowską ziemię, tylko budować dla nich biurowce, które można korporacjom zagranicznym wynajmować, które będą zatrudniać tutaj ludzi i godnie im płacić. A później mieszkańcy te pieniądze będą zostawiali u nas w mieście. I takie połączenie tych wszystkich elementów, niezadłużanie budżetu, jawność wszystkich umów, racjonalny przede wszystkim ten budżet, spowoduje, że cały czas będzie rozwój i ciekawy i dobry budżet. Dziękuję. Łukasz Belter, proszę bardzo. Proszę Państwa, porozmawiajmy o długach i o pieniądzach. W koncepcji obecnego włodarza miasta, ale i również pozostałych kandydatów, rozwój polega na ciągłej ekspansji, a to właśnie ekspansja pociąga za sobą jeszcze większe i większe nakłady finansowe. Podczas debaty w telewizji Rzeszów pan Ferenc powiedział, że wydał na minę Miłocin 2 miliardy złotych, podczas gdy budżet Rzeszowa, tutaj było powiedziane, to 1,5 miliarda złotych. Powiedział jeszcze, że przychody podatkowe z tej gminy to 4 miliony złotych. To nasuwa się pytanie, ile jeszcze interesów takich właśnie pan zrobił i kto za to zapłacił. Zapłacili za to rzeszowianie z kaszy Rzeszowa i zapłacą jeszcze wnuki nasze, bo to by
było po prostu na kredyt te 2 miliardy. Czemu pan tych 2 miliardów nie wydał na Rzeszów? W normalnym świecie, jak najeźdźca przyłącza jakieś tereny, to ciągnie z nich profity, a pan wydaje na te przyłączane gminy pieniądze Rzeszowa. Dlaczego pan tak nie lubi rzeszowian, że pan chce ich tak obłupić i wydać na ościenne gminy? To jest jakiś obłęd. Zapewniam państwa, że jak zostanę prezydentem, to skończę z tym szaleństwem. Pieniądze Rzeszowa będą wydawane na potrzeby mieszkańców miasta, a nie na ościenne gminy. I to jest jeszcze jedna ważna rzecz tutaj. Rzeszów nie musi się cały czas poszerzać. W Rzeszowie jest wystarczająca ilość miejsca, żeby przyjąć nowe osoby, które chcą się tutaj osiedlić i związać z Rzeszowem swoje życie. Kto panu, panie Ferenc, dał takie upoważnienie, żeby przyjąć i podpisać cyrograf o przyjęciu imigrantów do Rzeszowa? Czy pan się zapytał swojego chlebodawcy, czyli rzeszowian, czy może pan coś takiego zrobić? Czas z tym skończyć. Ja przypomnę, że seria pytań w następnej części i będzie można polemizować między sobą. Poseł Wojciech Buczak w sprawie zadłużenia i kondycji finansowej miasta. No właśnie, jeśli chodzi o zadłużenie, w ogóle budżet, no porównywanie budżetu z 2002 roku i budżetu obecnego, gdzie wtedy nie dysponowaliśmy środkami unijnymi na różne ważne inwestycje, szczególnie z rozwoju Polski Wschodniej, a teraz takimi dysponujemy, no to jest nieporozumienie. To nie o to chodzi, że jest tak dynamiczny rozwój i praca prezydenta, że teraz dysponujemy 5-krotnie większym budżetem. To jest proces naturalny, dotyczy wszystkich miast. Jeśli chodzi o zadłużenie, ono, ja bym tutaj nie podchodził tak beztrosko do tego tematu. To zadłużenie też blokuje nam inne bardzo ważne inwestycje, bo panie prezydencie, jeżeli jest tak, że jest problem z wydaniem pieniędzy, to dlaczego nie realizujemy tak potrzebnych w Rzeszowie inwestycji jak odkorkowanie osiedli, budowę dróg, które skomunikują lepiej osiedla, w korkach godzinami ludzie stoją. Dlaczego nie budujemy z prawdziwego zdarzenia Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego, dworca intermodalnego? Wprawdzie jest teraz inwestycja, ale ona jest połowiczna. Właśnie, dlaczego nie wybudujemy wiaduktu nad torami, który połączy osiedla w centrum Rzeszowa położone? Tych inwestycji nie ma, bo rzekomo na nie brakuje środków albo znów no, nie ma umiejętności zrealizowania tych inwestycji. Ja też uważam, że rzeczą ważną jest nie tylko wpływy. Mamy tu możliwości pozyskać środki zewnętrzne z programu Polska Wschodnia, różne unijne, rządowe teraz, szczególnie projekty, ale też ważne, jak wydajemy pieniądze. Czy koniecznie musimy realizować takie wystrzałowe inwestycje, które mogłyby kosztować 3 razy mniej i zaoszczędzone na tych inwestycjach środki wydać na inne bardzo konieczne, na przykład budowę właśnie obwodnicy południowej, czy wręcz 2 takich dróg południowych, 2 mostów na południu. Tu jest potrzebne nieco inne podejście, nie na zasadzie, tu cytuję pana prezydenta, skądinąd sympatyczne powiedzenie, robota się musi robić, a tempo musi być pierońskie. Nie to powinno być celem. Celem powinno być racjonalne wydatkowanie pieniędzy, które mieszkańcom przynoszą bardzo wymierne efekty. Dziękuję bardzo. Doktor poprawy Krzysztof, jakości życia. Doktor Krzysztof Kaszuba. W 2001 roku firma Enron była 7 korporacją świata, kapitalizacja 52 miliardy. Po roku zrobiło się niecałe 500 milionów, korporacja upadła, długi przejął m.in. bank UBS, m.in. przejął dom handlowy w Houston i z tego spłacał różnych innych wierzycieli. Proszę państwa, w swoim programie Strategia dla Rzeszowa R8 w punkcie 6 i 8 odnoszę się do problemów długu i pieniądza. Jakie to są problemy? Te problemy są takie, że rzeczywiście ten dług rośnie od wielu, wielu lat i jest problem przede wszystkim, w jaki sposób będziemy ten dług spłacać, czyli jaka tutaj będzie polityka. Na ten rok podobno ten deficyt jest planowany na poziomie 169 milionów złotych. W przyszłym roku rośnie pozycja rozchody, ponad 50 milionów złotych, czyli to, co będziemy musieli spłacać. Co jest niebezpieczne, że za 4-5 lat dochody dalej będą utrzymywane mniej więcej na tym samym poziomie. Pamiętajmy, że wątpliwe będą duże środki unijne, natomiast będą rosły środki, które będziemy musieli przeznaczyć na spłatę długów. 50, 60, 70 milionów rocznie. I tutaj się pojawia problem. Oczywiście te otwarte kredyty inwestycyjne zawsze cieszą tych, którzy pożyczają pieniądze, bo taka jest istota instytucji finansowych. Ale tutaj już najwyższy czas rzeczywiście, żebyśmy zaczęli w sposób racjonalny, kreatywny zarządzać 2 sprawami. Pierwsza to jest polityką
przychodów. Przychodów, które miasto pozyskuje, by rozwiązywać problemy finansowe. Na najbliższy rok, czy na ten rok, główne źródło to są kredyty banków zagranicznych. Musimy w większym stopniu zwrócić się po te środki do Banku Krajowego, Banku Gospodarstwa Krajowego, ale również no, musimy zachęcać obywateli do nabywania obligacji. Dzisiaj można sobie psioczyć na to, co jest, natomiast pojawia się problem rozwiązania tego problemu. Dziękuję bardzo, panie doktorze. Sprawa dotycząca rozwoju metropolitalnego Rzeszowa, rozwoju miasta, jeżeli chodzi o jego obszar, a także o nowych mieszkańców, to jest też bardzo istotna sprawa z punktu widzenia tej kampanii samorządowej. W ostatnich 12 latach obszar miasta Rzeszowa powiększył się ponad dwukrotnie do 120 km2. W 2019 roku przybędzie ponad 14 km2. W jaki sposób prowadzić panów zdaniem rozwój metropolitalny miasta? Czy drogą przyłączania sąsiednich samorządów, czy drogą tworzenia ponadgminnego związku komunalnego, a może jakaś inna droga jest możliwa? Teraz na początek pan poseł Wojciech Buczak. Najlepsza droga to jest droga współpracy z gminami ościennymi, mieszkańcami tych gmin, którzy przecież wielu z nich pracuje w Rzeszowie, dojeżdża do Rzeszowa z problemami zresztą, bo stoją w korkach. I oczywiście poszerzanie granic Rzeszowa jest procesem naturalnym, nieuniknionym i on będzie postępował. Ostatnio właśnie przyłączenie Matysówki, Miłocina. Przyłożyłem do tego rękę. Uważałem, że to akurat jest pozytywne i dobre rozwiązanie i nie konfliktuje tutaj mieszkańców, ale propozycje przyłączenia całej gminy Krasne, prawie całej gminy Trzebownisko, po pierwsze jest nierealne. Po drugie, niepotrzebnie konfliktuje nas z sąsiadami. Według mnie dużo lepszym procesem jest realizowanie wspólnych inwestycji, a są ku temu sprzyjające warunki, bo zarówno programy europejskie, ale i rządowe, krajowe promują takie działania. Współpracę, realizowanie inwestycji w ramach tutaj rzeszowskiego obszaru funkcjonalnego. I a propos budowy dróg, na południu również. Moglibyśmy razem z sąsiadami takie inwestycje zrealizować. One by dobrze służyły mieszkańcom zarówno Rzeszowa, a przede wszystkim Rzeszowa, jak też sąsiadom. Toczenie konfliktu, nieraz niestety obrażanie też sąsiadów, władze sąsiednich gmin, nie powodują, że Rzeszów dzięki temu się lepiej rozwija. Ja uważam, że powinniśmy na zasadzie współpracy, realizacji wspólnych zadań w naturalny sposób poszerzać Rzeszów i sprzyjające warunki ku temu tworzyć. Jest to możliwe. Doktor Krzysztof Kaszuba. Punkt piąty strategii R8 dla Rzeszowa dostępny już na Facebooku, a także od jutra dostępny na stronie www.krzysztofkaszuba.pl mówi wyraźnie: przyjazna współpraca z sąsiadami w ramach aglomeracji rzeszowskiej. Etap rozszerzeń od kilku lat, mówię, że w zasadzie już został zakończony. Dzisiaj musimy to zagospodarować i współpracować. Oczywiście są pewne problemy finansowe, ale te muszą być rozwiązane na poziomie parlamentu. Tu panowie posłowie mają najwięcej do powiedzenia w tym zakresie. Ja z przerażeniem kiedyś rozmawiałem z jednym z wiceprezydentów miasta. Mówię, po co wy tą ulicę budujecie? Boczna Krakowskiej, ulica Ludwika Chmury. Totalny absurd, proszę państwa, dlaczego? 200 metrów dalej są rozjazdy na autostradę, są ronda. Stamtąd można było wyprowadzić piękny dojazd do strefy Dworzysko, która tak potrzebuje dobrej komunikacji. Dzisiaj te tiry tam nie wyrabiają się na tym rondzie i jest wielki problem. Ale jaki był problem? To nawet nie władze miasta Rzeszowa. Nie można się było dogadać z gminą ościenną. To jest tragedia, to jest kompromitacja. Przecież stamtąd powinno być to wyprowadzenie tego dojazdu. Tutaj, jeśli mówimy o poszerzeniu Jasionka i tak dalej, byłoby pięknie z punktu widzenia dochodów budżetowych, ale to jest nierealne. Natomiast musimy jedną rzecz zrobić. Rzeczywiście wesprzeć strefy, które są na terenie miasta Rzeszowa i to jest, wydaje mi się, kluczowa rzecz, ale te strefy są powiązane dzisiaj właśnie zarówno z gminą Świlcza, jak i z gminą Głogowem. W związku z tym tu jest klucz do tego, żebyśmy optymalnie rozwiązywali te problemy i wtedy, jak sądzę, będą wszyscy zadowoleni. Dlatego też proponuję jako punkt w punkcie pierwszym swojej strategii Rada Ratuszowa, również powołanie rady, która będzie współpracować ze wszystkimi wójtami i osobami, które myślą o tym, by nie tylko Rzeszów był piękny, ale również aglomeracja rzeszowska. Dziękuję bardzo. Poseł Maciej Masłowski.
Panie redaktorze, szanowni państwo, prawda jest taka, że Rzeszów, już zauważyliśmy, że się rozwija i poszerza, bo tak jak przytacza nieraz pan prezydent Ferenc od 2002 roku, kiedy mieliśmy 53-54 km kwadratowe powierzchni, dzisiaj mamy 120. I to jest naturalna rzecz, że miasto będzie się powiększać i te wszystkie ościenne gminy, które czy chcą, czy nie chcą być, one będą. I problem polega na tym, ja wiem, że to może brutalnie brzmi, ale taka jest prawda. Dlatego, że oczywiście, że jest opinia wojewody, są konsultacje społeczne, nawet referenda, których jestem wielkim zwolennikiem. I nawet jeżeli w referendum mieszkańcy ościennych gmin mówią, my nie chcemy przyłączenia do Rzeszowa, ja oczywiście taki pomysł popieram, ale trzeba pamiętać o tym, że kiedyś przyjdzie ktoś, mówię tutaj o rządzie, nie o samorządzie, i z tych czy innych przyczyn powie, a teraz Rzeszów powiększamy i włączamy na przykład czy Krasne, czy Trzebownisko do Rzeszowa, czy jeszcze inne ościenne gminy i w takim wypadku ludzie nie będą mieli niestety nic do powiedzenia, mogą protestować, ale to będzie decyzja rządowa i w tym wypadku to, co zastaną, tak będzie. W związku z tym lepiej teraz porozmawiać, tak jak mówi pan poseł Buczak, prowadzić dialog z tymi mieszkańcami, rozmawiać, ustalać pewne zasady. Przykładowo, jeżeli włączymy was do Rzeszowa, to opłaty będą niższe niż u was w gminie przez na przykład 5 czy 10 lat. Chociaż przez 10 może ciężko obiecać, ale prezydent ma kadencję 5-letnią, to może przynajmniej tyle obiecać. Można od razu zagwarantować, podpisać nawet jakieś dokumenty, że tu zrobimy drogę, tutaj zagwarantujemy żłobki, przedszkole, całą infrastrukturę, może parkingi. Tak, żeby ci ludzie wiedzieli, że oni na tym skorzystają, zyskają, bo kiedyś przyjdzie taki dzień, że ktoś przyjdzie, włączy ich do naszego miasta i będą musieli się zgodzić na takie opłaty, jakie są, na wszystko gotowe. Więc lepiej prowadzić dialog, rozmawiać z ludźmi i po prostu zrozumieć, że ten efekt poszerzania miasta jest nieunikniony. Łukasz Belter w sprawie zmiany granic. Czasami trzeba zrozumieć, że jak się połknie za dużo, to nie można później tego strawić. A Rzeszów ostatnio bardzo dużo połknął za czasów pana Ferenca i teraz trzeba wydać spore pieniądze na inwestowanie w tamte tereny. Z tymi gminami również przyłączonymi i tymi ościennymi, które kiedyś w przyszłości chciałyby, ale same chciałyby przyłączyć się do Rzeszowa, należy współpracować w taki sposób, żeby polepszyć jakość życia mieszkańców w samym Rzeszowie. A jak można to zrobić? No tu są dwie podstawowe kwestie. Budowa południowej obwodnicy Rzeszowa, gdzie trzeba współpracować z ościennymi gminami oraz budowa trzech parkingów Park and Ride, które zresztą buduje się na całym świecie, tak aby mieszkańcy gmin ościennych mieli możliwość zaparkowania samochodów właśnie tam i później dojazd transportem kolejowym co 10 minut na dworzec główny PKP. To spowoduje, że poprawi się jakość życia w Rzeszowie. A w jaki sposób? Po pierwsze, ulice zostaną odkorkowane, obwodnica i te parkingi Park and Ride. Po drugie, będą cichsze, bo będzie mniejszy hałas, bo będzie mniej aut. A po trzecie, powietrze będzie czystsze. Natomiast ta ekspansja, która była prowadzona wcześniej, prowadzi do ukrycia problemów wewnętrznych, z którymi miasto sobie nie radzi. A te problemy są i to jest właśnie hałas w mieście, to jest właśnie smród z na przykład zakładów drobiarskich czy brak terenów zielonych. Tak to niestety wygląda. I jak na przykład, nie radząc sobie, miasto chce walczyć na przykład z hałasem? No, zlecając policji za 1 milion złotych, uchwała Rady Miasta z lipca tego roku, egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości. I to jest polityka miasta na walkę z hałasem. Co to oznacza dla nas kierowców? To oznacza coraz więcej mandatów za prędkość. Kropka. Prezydent Tadeusz Ferenc. Ja może odniosę się do mojego przedmówcy i wcześniejsze wypowiedzi odnośnie inwestowania w miejscowościach przyłączonych. Mówi pan, że mieszkańcy Rzeszowa dają na tych mieszkańców, którzy zostali przyłączeni. To pan tak powiedział. Proszę pana, to są mieszkańcy Rzeszowa, czy to Budziwoja, czy Białej, czy Przybyszówki. To są wówczas nasi mieszkańcy. Jeżeli pan by chciał odróżniać, że mieszkańcy Rzeszowa i ci przyłączeni, to nie rozumie pana w ogóle stanowiska. To są nasi mieszkańcy. Dla mnie pan doktor jest naszym mieszkańcem. Mieszka w Przybyszówce przyłączonej. I tam powstały drogi, domy kultury. Kolejna inwestycja się buduje. W Budziwoju dla przykładu realizujemy inwestycję odprowadzenia wód deszczowych za 96 milionów złotych. Zalewana była miejscowość. I to robimy. I to robimy dla mieszkańców Rzeszowa. Nie dla mieszkańców przyłączonych, tylko dla mieszkańców Rzeszowa. To są moi kochani mieszkańcy.
Dodam, że przed przyłączeniem to oczywiście było ich spotkań, rozmawialiśmy. I dla przykładu Matysłówka to od kilku lat się dopominała o to, żeby wejść do naszego miasta. Co do emigrantów, pan drugi raz mi to przypomina. Zdecydowanie jestem za tym, żeby przyjmować emigrantów chrześcijan. Tak jest moje stanowisko. Emigrantów chrześcijan przyjmować do Rzeszowa. Natomiast, szanowni państwo, odnośnie rozszerzenia granic. Jakie by miasto Rzeszów miało prestiż w Polsce, gdyby było 53 kilometry i dokładnie 159 tysięcy mieszkańców? Gdzie budowano by nowe fabryki? Gdzie budowano by nowe osiedla mieszkaniowe? Praktycznie, kiedy przyjeżdżali do mnie biznesmeni, pokazywałem tylko teren przy oczyszczalni ścieków, pokręcili nosem, odjechali. W tej chwili piękna strefa na Przybyszówce. Buduje się nowe zakłady pracy. Tam będzie pracować 15 tysięcy ludzi. Będą mieli pracę. Dziękuję. Mamy wspaniałe uczelnie, które uczą na wysokim poziomie i dla tych ludzi trzeba zabezpieczyć bardzo, ale miejsca czas pracy. Nas goni niestety. Jeżeli pan tego nie rozumie, to pana sprawa. W ostatniej części zapraszamy naszych gości. To jeszcze nie jest ostatnia, w przedostatniej części, czyli w trzeciej. Nasi goście po kolei zadają pytanie jednemu wybranemu kontrkandydatowi. Pytanie 30 sekund, do 30 sekund odpowiedź, do półtorej minuty. Ewentualne ad vocem ze strony pytającego 30 sekund i zaczyna pan poseł Maciej Masłowski. Proszę bardzo, do kogo pytanie? Ja w zasadzie wszystko, może sobie, tak? Czy jego wybory, nie? Dlatego, że tak, no zadawać pytanie panu prezydentowi, ja jego pracę znam jako prezydenta miasta, więc w zasadzie pytań nie mam, obserwuję. Naturalnym by było pewnie zapytać pana posła Buczaka. Dlatego, że jest. Proszę bardzo, bo czas mija. Czy ile mam sekund? No jeszcze 15 sekund jeszcze na zadanie. 15 sekund. No dobra. Panie pośle, idzie pan startuje na wyborach na prezydenta miasta i idzie pan z mocnym zapleczem z radnymi. Czy może mi pan ich wymienić wszystkich z imienia i nazwiska? Bo jeżeli to są pana ludzie, to znaczy, że to pan z nimi chce współpracować, oni mają tworzyć to miasto, więc powinien ich pan doskonale znać. Tylko bez wymijania na zasadzie mamy wspaniałych ludzi i tak dalej, tylko konkretnie okręg pierwszy, imię, nazwisko, w 90 sekund się pan zmieści, bo zastanawiam się... Minuta jest na odpowiedź. O, minuta, zaraz przepraszam. Zaraz ja zobaczę, bo zastanawiam się, minutę czy półtorej, czy pan po prostu dobrze półtorej zna... Półtorej minuty. To tak. Są pana ludzie. Proszę bardzo, pan poseł Wojciech Buczak odpowiada. Czy to jest po prostu z nadania partyjnego? Półtorej minuty. Rozumiem, panu chodzi o obecnych radnych, przyszłych, nie, bo ja... wszystkich kandydatów. Bo ma pan 30 paru z na pana sekundę, listy. To proszę mi czasu nie ujmować. Proszę. Jeśli chodzi o przyszłych radnych, no zdecydują mieszkańcy Rzeszowa. Ja nie mogę powiedzieć, że chodzi mi o kandydatów. Spośród kandydatów, których jest więcej niż miejsc w Radzie Miasta, oni wszyscy będą radnymi, bo być nie mogą, prawda? Jestem przekonany, że obecni radni, którzy są radnymi, będą w nowej kadencji radnymi. Oprócz Romana Jakima, bo wiadomo, Roman Jakim startuje do samorządu województwa, a będzie pewnie tam radny. Także na pewno wszyscy obecni, oni są liderami list i na pewno będą. Mieszkańcy wybiorą pozostałych. Jestem przekonany, że będziemy mieli większość w Radzie Miasta, ale chciałem też jedno mocno podkreślić. Ja nie jestem zwolennikiem działania w samorządzie takiego, że ja tylko ze swoimi radnymi, a inni to są B. Tak niestety jest w tej chwili w Radzie Miasta Rzeszowa. Uważam, że każdy radny wybrany przez mieszkańców reprezentuje tych mieszkańców i prezydent ich powinien poważnie traktować, wysłuchiwać ich opinii, realizować uchwały, które ci radni podejmują. Tak niestety nie jest w tej chwili w Rzeszowie. Tak będzie, jak ja zostanę prezydentem. Panie pośle, ad vocem oczywiście 30 bardzo. Sekund skorzystam. Proszę. Czyli wychodzi z tego, panie pośle, zrozumiałem. Chociaż ja oczywiście jestem daleki od atakowania, bo pan mnie dobrze zna, ale zastanawiałem się, czy pan po prostu ma mocną ekipę, których wybrał, z którymi współpracuje i pan wie, że oni będą dobrymi radnymi i będą działać dla tego miasta. Pan mi odpowiedział, że na pewno się dostaną obecni radni i może jeszcze kogoś z mojej listy wybiorą, których w zasadzie nie znam, no bo pan nie zna nazwisk, nawet nazwisk, już nie mówię imion i nazwisk. Nie, już pan nie ma ad vocem, tylko ja. Więc wychodzi no właśnie, na to, że... Ale nie, no ja nie mogę nie reagować, będzie, jak pan przekręca pan w ogóle moją wypowiedź. Znaczy nie, ale nie podał realizuje. Mi pan swoich imion i nazwisk swoich kandydatów. Dziękuję serdecznie. Pytanie zadaje dr Krzysztof Kaszuba. Komu? Pytanie, no niestety, ale również panu posłowi Buczakowi, ale no, to tak sobie wcześniej o tym pomyślałem, bo w dyskusji telewizyjnej wspomniałem o tym, że chyba 20, może 22 lata temu, nie pamiętam, jechaliśmy z panem prezydentem, wówczas posłem Ferencem do Warszawy sypialnym i tak
No narzekałem trochę, że 8 godzin musimy tym sypialnym jechać, powoli się jedzie do tego, do tej Warszawy i jakoś tych zmian przez te ponad 20 lat nie ma. I panie pośle, jakie są konkretne możliwości, żeby to jednak od Rzeszowa tu mało zależy, że w ciągu, nie wiem, 2-3 lat rzeczywiście 2 godziny będziemy jechać do Rzeszowa, nie przez Kraków, ale prosto tutaj na północ. Wiem, że wielu kolejarzy mi mówiło, panie Krzysztofie, Kraków nas blokuje, bo odpowiedź to oni mają biznes. Pan poseł Już odpowiadam, panie Krzysztofie, tak, będziemy dojeżdżać do Warszawy w czasie, może nie dokładnie 2 godziny, 2,5 w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Bardzo zachęcam do obejrzenia, są prezentacje na ten temat. Bardzo konkretne informacje. Rzeszów i Szczecin najwięcej zyskają te miasta skrajnie położone w Polsce. Na budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego Rzeszów uzyska bezpośrednie połączenie z tym portem kolejowe. Oczywiście lotnicze też będzie rozbudowane. I oczywiście, ponieważ ten port będzie w pobliżu Warszawy, mamy połączenie z Warszawą. To będzie zrealizowane w ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Na to pójdą olbrzymie środki państwowe, nie jest to oczywiście inwestycja miasta Rzeszowa, ale miasto Rzeszów wreszcie zyska szybkie połączenie kolejowe z Warszawą. Czyli który to będzie rok, to jest pierwsze pytanie dodatkowe. A drugie, bo no ja słyszę ciągle, że brakuje 40 kilometrów linii elektrycznych i może już byśmy jechali nie przez Kraków, ale przez... Tak, no, tak, to jest problem w Świętokrzyskim, a nie pod Karpaciu, tak. Ale to ja bym nie łączył tych dwóch rzeczy, bo dziękuję bardzo. 71 przez Radom, a druga dziękuję. Nowa linia kolejowa. Pytanie zadaję wybranemu adwersarzowi, prezydent Tadeusz Ferenc. Proszę Państwa, zwykle nie zadaję pytań, ale dzisiaj chciałem zadać pytanie do pana posła Buczaka. Bardzo się cieszę, że też do mnie. Proszę mi wybaczyć. Zleważuję się. No. Co jest zaporą, panie pośle? Pan ogłosił publicznie, zapora będzie czyszczona. Ja mam dokumenty tutaj RDOŚ-a. Wstrzymał budowę zaporu. Sprawy w sądzie, a my nie wiem dlaczego ogłaszamy. Ja załatwię, zapora będzie czyszczona. To jest dokument z września, a więc świeży taki dokument. I drugie pytanie, które chciałem panu zadać. Kiedy wykonawcze będą przepisy do kolejki nadziemnej? Dziękujemy bardzo. Pan Wojciech Buczek. Już mam mało czasu, ale szybko odpowiem na obydwa. Półtorej minuty. Odmulanie zalewu od progu, czyli zapory wzwyż, będzie w przyszłym roku. Rusza. To, że do tej pory przez dziesiątki lat nie było zrealizowane, no to trudno o to posądzać, czy oskarżać obecne władze, czy mnie. To się wreszcie udało zrobić. 50 milionów z budżetu państwa na ten cel będzie. To, że Zarząd Wód Polskich podzielił na 2 etapy tą inwestycję, to wynika z tego, że niestety przez miasto przygotowana decyzja środowiskowa zagraża nam, że będzie skutecznie oprotestowana przez ekologów. A żeby nie było to protestowanie skuteczne, jest na 2 etapy. W pierwszym etapie większość, czyli zalew w najszerszym miejscu będzie poszerzane, ale też pan pyta o drugą rzecz, o monorail. Właśnie dostałem odpowiedź od pana prezesa UTK, że przepisy wykonawcze są przygotowywane. Wreszcie też zmieniliśmy prawo, które umożliwia realizację inwestycji, o której pan mówi już od 10 lat. I tak naprawdę do tej pory na ten temat też pan mówi, że posłem był, nic się nie działo. Wreszcie teraz się dzieje, tylko ja uważam, że ten skądinąd ciekawy projekt, godny rozważenia, bardziej jest takim gadżetem sprzedawanym przed wyborami niż rzeczywistym projektem, który może być zrealizowany. Oby był, bo podkreślam, jest ciekawy, może pomóc w odkorkowaniu miasta Rzeszowa. I nie problemem były przepisy. Problemem było to, że ten projekt nie był solidnie do tej pory przygotowany. Materiały, które ja dostałem od prezydenta Ustrobińskiego. Dziękuję bardzo. Pan to są po prostu z internetu wzięte slajdy. Proszę Państwa, odnośnie przepisów, to nie Urząd Miasta przygotowuje przepisy. Biuro Legislacyjne w Sejmie. I proszę więcej nie mówić, że to nie, Rzeszów biuro, dał niewłaściwe przepisy. Biuro Legislacyjne w Sejmie. Natomiast jeszcze odnośnie zalewu. Wnoszę sprzeciw w stosunku do planowanych działań związanych z odmulaniem zbiornika rzeszowskiego, rzeka Wisłok. A więc tu wyraźny sprzeciw jest RDOŚ-u.
jest to instytucja, która ma prawo taki sprzeciw zgłosić. Co nie oznacza, mówienie, że to blokuje że mówienie pracę, w tej chwili społeczeństwu, że jest wszystko załatwione. Dziękuję to jest bardzo. Nieprawda. Pytanie zadaje poseł Wojciech Buczak do wybranego kontrkandydata. To znaczy ja się zrewanżuję panu prezydentowi, bo mówiliśmy dzisiaj dużo o drodze południowej, prawda, która niestety realizowana nie jest, a powinna być. I mam pytanie, panie prezydencie, dlaczego pan i pana służby nie zaproponowały przebiegu w wariancie bardzo dobrym, który nie koliduje z zabudową. Tam jest maksymalnie 5 domów do wyburzenia, a nie 45 w wariancie, który pan proponuje. I dlaczego pan forsuje teraz budowę szkoły w ogródkach działkowych, przez które by ta droga mogła przebiegać? Jeśli ta inwestycja będzie zrealizowana, no to wtedy zamyka możliwość w ogóle budowania odpowiada drogi południowej pan w tym optymalnym przebiegu. Panie pośle, to co pan proponuje przez ogródki, to jest od granicy miasta, od Lubeni, w granicach 5 kilometrów. 5 kilometrów. Natomiast droga została ustalona w roku 92, zatwierdzona w roku 2002, zatwierdzona w roku 2017 przez Urząd Marszałkowski, przez starostę. I gdziekolwiek by nie prowadzić tą drogę, to będą protesty albo będą ludzie zadowoleni. Z całą pewnością będzie i takie społeczeństwo. I należy budować. Na S19 wyburzaliśmy w sumie 17 domów. Na Podkarpackiej 8 domów. Dodam, że na ulicy Podkarpackiej, kiedy wyburzaliśmy domy, to przychodzili do mnie ludzie, żeby ich domy też wyburzyć, bo tak jest dobre płacenie za działki i za domy. A więc tu proszę nie wprowadzać błąd, że pan będzie prowadził. Urbaniści ustalili, którędy ma przebiegać droga. Ja bym się nie odważył. Pan się odważył. Panie prezydencie, ja nie wprowadzam błąd. Pan wprowadza błąd. Nie w Lubeni, w Rzeszowie. Ogródki działkowe Jachowicza. I nie 45 domów do wyburzenia, tylko 5. Taka jest różnica. Niech pan nie żartuje. Zabudowanie jest bardzo zagęszczone w tym miejscu. Zresztą to mówię, to w centrum miasta pan proponuje. A obwodnicę trzeba wyprowadzić na granicę miasta. Dziękuję bardzo. Pytanie zadanie Łukasz Belter do wybranego kontrkandydata. Pan Ferenc już jasno się określił, że chce przyjąć imigrantów do Rzeszowa, ale nie chce unika odpowiedzi, do której konkretnie dzielnicy. Zatem pytanie o imigrantów kieruję do pana Buczaka. Pana współpracownik partyjny, pan premier Morawiecki, po cichu podpisał deklarację z Marrakeszu proimigrancką. Proszę się jasno określić, czy pan przyjmie do Rzeszowa imigrantów. Odpowiada pan mój współpracownik partyjny. No wie pan o premierze tak powiedzieć. Jeśli chodzi o imigrantów, no stwierdzenie, że do imigrantów przyjmiemy tylko imigrantów chrześcijan, no to jest no, myślenie życzeniowe. Nie ma takiej możliwości segregowania, że chrześcijanie, niechrześcijanie i my jako tutaj rządzący miastem będziemy mieli jakiśkolwiek wybór. Mieszkańcy Rzeszowa jasno się wyrazili na ten temat. Nie życzą sobie sprowadzania imigrantów tutaj do Rzeszowa. I rolą władz miasta jest słuchać mieszkańców, realizować to, czego oni oczekują, a nie forsować jakieś rozwiązania narzucane przez przywódców partyjnych z poziomu krajowego, bo ta inicjatywa kiedyś ze strony pana prezydenta to była podpisaniem się pod inicjatywą liderów partyjnych z Warszawy, w ogóle z kraju, a nie realizowaniem oczekiwań mieszkańców Rzeszowa. Ad vocem? Ad vocem, panowie, państwo słyszeli, wyborcy sądzą, ad vocem chciałem państwu tylko uświadomić, żebyście się nie licytowali o to, ile domów zostanie wyburzonych przy prowadzeniu ścieżki południowej obwodnicy, bo nie o to chodzi. Tamci ludzie zostaną wysiedleni, sobie uciekną od tego hałasu, a zostaną ci, którzy będą tam mieszkać przez następne lata z hałasem. Więc kryterium nie jest ile domów, tylko ile mieszkań, ilu mieszkańców państwo zabezpieczycie przed hałasem. I dlatego powinna być ta ścieżka prowadzona bardziej na południe. W moim projekcie, który proponuję od lat i znajdziecie go państwo na stronie i Facebook. Dziękuję. Dziękuję bardzo i ostatnia część przed nami, czyli zachęta z państwa strony do udziału w głosowaniu i oczywiście do udziału i poparcia własnej kandydatury. Po 30 sekund niestety Łukasz Belter z Komitetu Wyborczego Kongres Nowej Prawicy. Proszę państwa, wszyscy namawiają, żeby pójść na wybory i głosować, a ja mówię i proszę, żebyście poszli na wybory, ale nie żeby zagłosować, tylko żebyście dokonali wyboru. Dokonajcie wyboru i wybierzcie faceta, który będzie rządził waszym miastem przez następne 5 lat.
ale żeby dokonać dobrego wyboru, potrzebujecie więcej informacji. Nie tych z plakatów, nie z tych billboardów, nie z ulotek wyborczych, tylko apeluję tutaj do dziennikarzy rzeszowskich, żebyście państwo dostarczyli taką rzetelną, obiektywną, dziennikarską informację właśnie wyborcom, ponieważ była debata w telewizji Rzeszów i po tej debacie w poniedziałek media milczą, nie ma żadnych komentarzy. Bardzo. Zapraszajcie ekspertów do studia. Poseł Wojciech Buczak z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Szanowni państwo, słuchacze, wyborcy, ja myślę, że oczekujecie tego, aby w Rzeszowie były kontynuowane rzeczy dobre, których jest wiele i ja podkreślam również, że takie są. I ja chcę te dobre rzeczy kontynuować, ale chcę też nadać nowej dynamiki, energii, jeśli chodzi o zrealizowanie rzeczy, których zrealizowane nie były, a mogły być. I po prostu zapewnić mieszkańcom Rzeszowa dynamiczny rozwój miasta, komfortowe warunki na wszystkich osiedlach, rozwój równomierny miasta, nie tylko koncentrowanie się na tworzeniu dobrych warunków dla mocnych deweloperów, inwestorów, ale żeby każdy mieszkaniec Rzeszowa dziękuję poczuł bardzo się, że jego wybór był dobry, skuteczny. Prezydent Tadeusz Ferenc. Proszę państwa, miasto Rzeszów w tej chwili jest w bardzo szybkim rozwoju. Wszelkie rankingi, jakie prowadzone są w kraju, stwierdzają, że jesteśmy zdecydowanie w czołówce. Dzisiaj dostałem kolejne informacje, że jesteśmy w dziesiątce najszybciej rozwijających się miast. Praktycznie dwa miasta tylko w Polsce przybywa mieszkańców, to Warszawa i Rzeszów. Chcę, żeby miasto było piękne, bezpieczne, żeby ludzie mieli możliwości uczestniczenia w różnych imprezach kulturalnych, sportowych. Dziękuję bardzo, dr Krzysztof Kaszuba. Każdy rozwijający się organizm potrzebuje świeżości, kreatywności, przedsiębiorczości i do tego państwa zapraszam, byście również łaskawym okiem spojrzeli na kandydatów Komitetu Wyborczego Wyborców Wolność w Samorządzie. Warto. Dużo młodych, cennych osób, które poprawią funkcjonowanie Rady Miasta, poprawią funkcjonowanie naszego Rzeszowa. Poseł Maciej Masłowski. Szanowni państwo, 21 października podejmiecie decyzję i wybierzecie prezydenta, nowego prezydenta albo obecnego prezydenta miasta Rzeszowa i radnych. Najważniejsze jest to, żebyście poszli do tych wyborów, bo wiemy, że od wielu, wielu lat frekwencja wynosi 50%. Później kolejnym waszym obowiązkiem jest rozliczyć tych, którzy byli przy władzy, czy wywiązali się ze swoich obietnic. Zwracajcie uwagę na program i też na wiek i doświadczenie, bo myślę, że wiek ma duże znaczenie. Dziękuję bardzo. Łukasz Belter, Wojciech Buczak, Tadeusz Ferenc, Krzysztof Kaszuba i Maciej Masłowski zmierzą się w pierwszej turze wyborów na prezydenta miasta Rzeszowa. Dziękuję za uwagę, a przypomnę, że debata samorządowa najbliższa w Polskim Radiu Rzeszów z udziałem kandydatów na prezydenta miasta Krosna odbędzie się w najbliższy wtorek. Roman Adamski, audycję zrealizował Maciej Rosół. Do usłyszenia.